Hello, Halina. Ale co z moimi włosami? Haha, no właśnie, co z twoimi włosami? To czekaj. Zmienimy fryzurę, chcesz? Ha, pięknie. No i to jest fryzura, co? Mama jeszcze śpi. Mama jeszcze śpi, no. Nagrywamy dzisiaj dla was vloga. My wstaliśmy dzisiaj sobie wcześniej, bo zaraz zbieramy się na ćwiczonka, prawda? Tak, jak wrócimy do domu, to może ja się coś pobawię. Może się coś pobawimy. Opowiemy wam, bo mamy już tutaj terminy, pewne operacji. Także wszystko trzeba pozałatwiać. Nie wiadomo, czy jutro będę miała badania na krew. Może jutro będziemy brali krew? No i, zobaczymy. I może palca, nie? Z palca krew będą pobierać? No, tak już było kiedyś, nie? No było. Tak. Nawet nikt nie zna Zosi. No nikt nie zna Zosi. Może ktoś zna akurat, no, ale większość ludzi nie wie, o co chodzi. Patrzcie jeszcze jedną rzecz, jak pięknie dzisiaj ubrałem Omelcie. Jest bluzka koloru czerwony to jest, czy taki bordowy, nie wiem, ale taki czerwonowy. I patrzcie, gumka pod kolor. Super, co? Ale mogę pokazać na moim blogu moją przytulankę później? Możesz pokazać, jasne, już po nim idę. Czekaj, patrzcie. Majka dostała taką przyjaciółkę i prawdopodobnie jest to pani z tego co Ania mówiła z Bytomia chyba. Jeżeli Ani poda nazwę, bo ja nie znam, to wam tutaj oznaczę, bo naprawdę mylcie się od wczoraj. Spała dzisiaj z mi się broda. On spał w łóżku, ale nie przytulona. No ale spał z nami, no. Może ciekawe jak on wygląda bez tego turbanika, co? Bez turbanika? No. To odstaw. Misiu! O, mamy cudzia! Daj ten turbanik! Nagrywamy vloga, no? Idziemy teraz! Ej, znowu trzeba odśnieżać? O, nie ma tak źle! O, teraz będę szczerbaczkiem! Szczerbaczkiem będziesz? Halina. Ja widzę, że ty walczysz z tym zębem. Dawaj, wyrywamy go teraz. Co się przejmujesz? Lecimy z tym. No, jak tam po ćwiczeniach? Fajnie, mam medalkę. No, zaraz pokażemy, czekaj. Czy Amela dostała od pani Helenki, czyli od swojej rehabilitant, medalkę zrobiły same z jej córką, nie? Z Zosią. No. Super, co? Muszelka i gwiazdka, bo Amelka ostatnio mówiła, że chce jechać nad morze, nie? Mogę teraz się puszka, bo mi się rozdąbruje. No, teraz musisz pić koktajl? Bo nie wylewam. Prawie wylałem. I co? Niezły? Wiadomo. Co teraz? Koktajl. Jakiś brud. Amelka była kiedyś fanką Fiddlerów. Co nie? Kiedyś, a dalej jesteś, czy już nie? Dalej. Dalej jesteś? Chodź, ile czasu już ich nie oglądałaś, nie? Miałaś przerwę? Także jeżeli Fiddlerów oglądacie nas teraz, to pamiętajcie. Subskrypcję. Może się czegoś od nas nauczą, wiesz jak jest. Czego? Jak być fajnym. Chcę kręgosłup prawie połamać albo dupę szczaskać. Dla zainteresowanych patrzcie, co kupiliśmy sobie z Anią. To jest taki... Tu już nie ma wymówek. Tym razem tu już nie ma wymówek. Patrzcie, to są gumy oporowe do ćwiczeń. Można to robić na przykład, wiecie, stawiasz sobie nogę, bica. Wcześniej miałem na przykład hantle i nie chciałem się w nich ćwiczyć, nie chciałem się ich wyciągać. A gumy wyciągasz i już jest siłą w domu, nie? Anka, co myślisz? A ja? Mieliśmy wstać dzisiaj o 6, żeby ćwiczyć. Ja robię teraz, no właśnie to jest tym fajne, że ja robię teraz trening, że to możesz mieć ze sobą. Możesz go nawet zrobić dosłownie
Myślę, że nawet jakbyś na przykład, nie wiem, jechała w pracy w autobusie, wiesz, jak wyciągasz gumę, nikt ci się nie zaczepi, że w ogóle to jest przypał, nie? A z handlą pojedziesz do roboty, no nie pojedziesz do roboty. Ja chcę osiągnąć taki efekt, wiesz, że no... No właśnie, no właśnie. Ale już jest lepiej. Już jest nieco lepiej. Mieliśmy kiedyś jeszcze jeden kanał na YouTube. Ale widzisz, że ma 35 tysięcy. Serio, pokaż. No. O kurde. Wiecie, to miało kilkaset wyświetleń ogólnie na początku. A jak mamy nowy kanał, to się musiało gdzieś rozkręcić. Wiesz, o co chodzi? A pójść to od początku jeszcze raz. Pójść od początku i słuchajcie, co Amela mówi. Jak ty się nazywasz? A gdzie ty mieszkasz? A ile ty masz lat? Malutka. Ile masz lat? Tak. Amelka, ile masz lat? Dwa. Ona miała wtedy dwa latka? Tak, no, Amelka jak miała dwa latka, to już mówiła tak, no nieźle. Pierwsze słowo, które Amelka powiedziała, to było mniam. No tak, nie rzeczywiście, mama, nie tak. Nie mama, nie tylko mniam. Tak, tak. Potem mówiła, będą też banan, miała 8-9 miesięcy, to... A w ogóle z Amelką było tak, że na początku ja się bardzo martwiłam o to, czy ona będzie mówiła, bo miała obniżone napięcie mięśniowe w całym ciele i wiele rodziców też mówiło, że na przykład ich dzieci mają przykurcze tutaj w stawie skroniowo-żuchwowym i nie mówią. No ale no... Coś tam się delikatnie odzywała, jak była taka malutka, ale dużo mniej niż większość dzieci właśnie, które są zdrowe. No, no ale mówić zaczęła. A potem nagle jak nie? wystrzeliła po prostu no. jak z procy, to do dzisiaj ciągnę. No buzia jej się nie zamyka, nie? Nie. No, kurde, powiem wam szczerze, że to 20 kilo temu było. Patrzcie, Denis na masie. No też. Ania ze wstydu chciała ukryć moją twarz, patrzcie. Nieprawda, wtedy tego nie widziałam. Nie, no ja też nie widziałem tego, teraz tak patrzę i porównując to wyglądam. No. Tutaj spuchnięte były, nie? Byłeś spuchnięte, no. No było grubo. Teraz w ogóle gruba akcja, Ania zrobiła drugi raz przepis od kogoś z amerykańskiego kanału youtuberskiego. Tak, YouTube'owego. I to powiem szczerze, że te przepisy wyglądają turbo apetycznie. Te osoby mają swoje e-booki i tak dalej. Oczywiście nie mówię, że wszystkie takie przepisy są, no bo to na pewno tak nie jest, nikt by tego nie kupował. Ale już drugi raz robię przepis, jest po prostu tak obleśny, no, nawet nie ma smaku to i no nie wiem, jak ja bym trafiła na taki przepis, przechodząc na dietę roślinną, to pewnie bym nie przeszła. Zaraz będzie myślała, że weganizm jest recenzja smaczny. Smaku. Recenzja smaku. Próbuję, Amela. Ale szczerze, bo to... Zastanów się dobrze, czy ci smakuje. Serio? Teraz ty na nic spróbuj. Wiesz, może chwilę poleżały, lepiej smakuje. No takie do zjedzenia jest, czyli tak po prostu to rzeczywiście chyba trochę odratowałaś. No właśnie, to pomyśl sobie, jak to smakowało bez tych wszystkich przypraw, które ja tam dodałam. Bez smaku jak taki ziemniak surowy, nie? No, tak, dokładnie. No im dłużej się je, tym jakoś tak lepiej, nie? Czujesz no, też to? No on też powinien przeleżeć na pewno, nie? Chciałam wam powiedzieć, że to jest takie mega rozczarowujące, jak tworzy na co dzień przepisy i tak dalej, już ma sprawdzone takie zarąbiste, że wiesz, że zawsze na obiad zjesz coś dobrego i stwierdzisz sobie jednego dnia, a dobra, to jak te przepisy tej dziewczyny wyglądają też tak apetycznie, to też zrobię, pewnie będą dobre. Ciekawe, czy ktoś tam to będzie teraz do końca życia z twoich e-booków? Słucham? Do końca życia będziemy jeść teraz tylko z twoich e-booków. No, nowe przepisy, nie? Aha. Nie no, ale jest tak ładnie, że musiałem wyjść i zjeść na zewnątrz. O kurde, królowo. No ale jeszcze za duże. Mogę ej, wyglądasz jak Pennywise w tym ubraniu. Ej, wiesz co? Przecież to jest taki piękny płaszcz, no tylko ty tak będziesz duża do niego dopiero, tak myślę, za dwa lata. Ej, ale to naprawdę jestem Pennywise Boga. Jesteś sobie zobacz, dziucha. No to czekaj, chcę ci zapiąć. Jesteś? No, Mela jest. Dobra, idę po kurtkę. Idziemy do ogródka. Nie, jest to. Nie, no możesz iść tutaj, no. Jak... Ale ja idę po swoją kurtkę, ja mogę jakąś założyć? Thank you.
tam Haliny? A nic, dmuchamy sobie śnieg, pozujemy jak modelki. Nie czuję ręki. Nie czuję, że rymuję. Patrzcie, jaki mam fajny ten. Wyjście do ogródka. Powie ja. Nice. Okej. Okay. Piszcie w komentarzach, kto w dzieciństwie zjadł żółty śnieg. A nie. O, idzie, nieźle, nieźle. Idzie. Pięknie, Amela. Super. Przeszkody, no trzeba je mieć. No. Trzeba je pokonywać. Każdy ma czasem przeszkody, wiesz? Jak dojdę do aparatu, to będę mogła go wziąć. To możesz go zastawić do lombardu, okej. No. Jestem. Pięknie, naprawdę przyszłaś tu sama, jest świetnie. Dzień dobry, dzisiaj nagrywam vloga. Dzień dobry, dzisiaj nagrywam vloga, jesteśmy w ogródku, jemy żółty śnieg. Daj się do śnieg, daj. Nie no, co ty, nie jedz go. Właśnie. A ty stoisz sama? No. Aha, no tak, patrzcie. Wow. Ja mam coś fajnego, bo wczoraj byliśmy w Fali. Jezu, ludzie, jak tam jest obrzydzenie, to jest po prostu mięsko zlatne. Fala Katowice. I dostałam zamówienie i była przy nim kartka. I myślałam, że na tym zamówieniu pisze, na tej kartce pisze, jakie mamy zamówienie. Jest napisane. Nie bądź jak ludzie, którzy mnie ciągle powtarzają, jak mam mówić. Upominają. Dobra, do sedna sprawy. W każdym razie. Dobra, mów. Spieprzaj. Jak miałam już wyrzucić to opakowanie. No, to jest najlepsze. To zauważyłam, że tam jest ta kartka przypięta i jest tutaj napisane. Dobrze powiedziałam? Jest tutaj napisane. Hej, uważam, że jesteś super pozytywną osobą na YouTubie. Uwielbiam wasze poczucie humoru. Poprawiacie mi mega humor filmikami. Życzę dużo zdrowia dla Amelki, dużo siły dla was, Krysia. Krysiu, masz ode mnie tutaj dużo miłości, to jest bardzo miłe. A moja ręka. Kiedyś jakiś pan w sklepie, w galerii mówi do mnie, szedł za Amelką i mówi: a czy to jest to Amelko z Instagrama? I to był gościu tak w wieku mojej mamy, więc ja bym nawet świeżo nie spodziewał, że ktoś taki tak może obserwować. A no, większość, jak mam patrzę na te dane demograficzne na Instagramie, to większość ludzi, która nas ogląda, jest właśnie między 20 którymś a 40 rokiem życia. Aha. No, także. Zgadza się. Przyszliśmy tu tylko na chwilę, zrobiliśmy takie larmo, że pół osiedla wyszło do okien. Pół osiedla wie, że jesteśmy w ogródku. Dawaj, Amela. No, Amela, idziesz. Ej, idziemy, w ogóle, pokazywaliśmy chyba wcześniej, nie? Że Ameli zaraz tam wypadnie jedyneczka. No, zaraz tak. Właśnie jak się tak przewróci, to na pewno zaraz jej wypadnie. Cieszę, że zawsze pilnuję, spokojnie. Wiem, żartuję. Fajne możlacie, Denis. A dzięki. To jest takie akurat do ogródka na zimę. Na lato mam inne. Czyścimy pani buty. Proszę bardzo, proszę panią. A matka pracuje, ci mam, matka pracuje? Tam matka pracuje, Amelka bawi się, a ja jestem operatorem tego chaosu. Dobra, słuchajcie, jest taka jedna opcja, bo chcieliśmy wam jeszcze na koniec dzisiejszego dnia powiedzieć, ponieważ zbliża się tutaj operacja. Ej, co? To jest bardzo poważna sytuacja, zapraszam cię. Kim jestem? Jesteś z staruszką. Denisa. Słuchajcie, chcieliśmy wam jeszcze powiedzieć, że zbliża się nasza operacja, znaczy nie nasza operacja, ale operacja Amelki. A, twój przeszczep mózgu! Nie śmieszne. No. Please! Powaga. I chcieliśmy wam powiedzieć dokładnie, co to będzie za operacja. Amelciu, daj rączkę, pokaż mamo. Pokażemy to na przykładzie tego misia. Otóż Amelka, tak jak ten miś, urodziła się z rękoma wyprostowanymi w ten sposób. No i czyli operacja, tak jak tutaj, widzicie? Operacja. Rączka się aż tak bardzo nie zgina, pra? Ale się rusza. Ale się rusza. Dobra. Ale się rusza. No i tak to będzie wyglądało, że... Że ta ręka, która już była operowana, ma zgięcie gdzieś dotąd. No ale Amelcia potrzebuje zgięcia gdzieś dotąd, żeby móc sobie tu odszył się podrapać, tutaj na przykład sobie umyć ząbki, zjeść tak coś i tak dalej, i tak dalej. No i niestety ta pierwsza operacja nam tego nie dała, no bo nie było tej rehabilitacji, która powinna być po zabiegu, czyli wiecie, tam na miejscu w szpitalu, gdzie pani Alicja, która ćwiczy z dziećmi po zabiegach, ona tam wszystko wiecie, ogarnia, rehabilituje i tak dalej, żeby wyćwiczyć fajnie to zgięcie w ręce. No i będziemy powtarzać ten zabieg, żeby właśnie Amelka miała pełne zgięcie w rączce, bo ona jest jej bardzo potrzebna. Jedna ręka jest jej potrzebna do tego, żeby się mogła podeprzeć, a druga ręka jest jej potrzebna do tego, żeby mogła sobie tutaj operować nią bardziej. No i ona po tej operacji nie będzie jeszcze sama zginała tej ręki,
Do tego jest potrzebny przeszczep mięśnia właśnie tutaj. Ale będzie bierne zgięcie, jeżeli super je wyćwiczymy i to może jej bardzo pomóc w takim... No tak, no będzie mogła w oparciu sobie sama tą rękę zgiąć, prawda? Tak, oprze się o stół, oprze się o... Tak. No już sobie na przykład opiera się nieraz tutaj właśnie o łóżko i potrafi sobie coś zjeść sama przy takim mocniejszym nacisku. Także no, jest nerwówka, wiecie, no bo to mimo wszystko siada na psychę. Wiemy, że zostały 2 tygodnie i co człowiek nie robi, to robi to z tyłu głowy z tą myślą, tak, że zbliża się coś, nie? Najbardziej siada na głowę po prostu to, że to nie jest taka codzienna sytuacja przez to, co się teraz dzieje na świecie. Nie możemy być razem, Denis musi spać sam w hotelu, będzie musiał nam tam gotować i donosić nam jedzenie. I nie będę mógł w ogóle ich odwiedzić. Nawet nie może nas odwiedzić i będziemy same z Amelką, no ale poradzimy sobie, Amelciu, nie? Byłyśmy w takich sytuacjach, no i wiadomo, nie jest to... Dla mnie tak przyjemne, bo lepiej jest być z kimś razem w takich sytuacjach, no ale najważniejsze, że ja będę za Amelką. No. Dobra, słuchajcie, ziomeczki, ziomalki, ziomale. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale ktoś założył nam fanpage na Instagramie. No, ale to jest takie kochane. Nie wiem, czy ta... No, skoro założył nam fanpage, to pewnie nas ogląda ta osoba, także dziękujemy ci, widzieliśmy to, to jest bardzo miłe, wysyłamy ci buziaczki. To tyle na dziś. Także jak coś, to subskrypcja. I wiecie co robić, nie? Instagramy i się znamy. Nie znamy. Co? Żegnam, ej Ania, ty dzisiaj się nie wydajesz vloga. O, przywitaj się. O, hej! Nara! Pa!